Cześć. Przed nami pierwszy z odcinków z serii Ślub po Bożemu, poradnik DIY, w którym chcielibyśmy razem z Filipem Grudniem, którego za chwilę Wam będę miał przyjemność przedstawić, chcemy praktycznie podejść do tematu ślubu. Ale najpierw pogadamy w pierwszym odcinku o ludziach. Zanim przejdziemy do sedna, chciałbym, żebyśmy poznali drugą osobę, z którą mam przyjemność rozmawiać. Filip, mógłbyś powiedzieć kilka słów o sobie? Tak, cześć, jestem Filip. Ślub brałem no prawie półtora roku temu, bo w listopadzie 2019 roku, więc już trochę czasu minęło, ale myślę, że przygotowania, jakie tam podjęliśmy i pewna personalizacja pewnych elementów sprawia, że mogę coś więcej opowiedzieć o tym, jak się dobrze przygotować do takiego ślubu, który odnosi się też do relacji i z Bogiem i tak naprawdę też z naszymi bliskimi, no bo wobec nich też pewne mamy zobowiązania przy tym. Okej, okay. W takim razie można powiedzieć, że mamy trzy perspektywy. Mamy dwie moje perspektywy, czyli fotografa, taką roboczą wielu ślubów, na których po prostu pracowałem. Mamy twoją perspektywę męża już, który zorganizował swój ślub, zorganizował ślub po Bożemu. No i mamy trzecią perspektywę, znowu moją, perspektywę narzeczonego, który przygotowuje się do ślubu i który też chciałby poznać, jak to wygląda w praktyce, bo na tym przede wszystkim chcielibyśmy się skupić, czyli w miarę możliwości staramy się korzystać z naszej wiedzy, o też kanonicznej, no ale jednak przede wszystkim z takiej praktycznej, jak nam się, jak tobie się udawało to zrobić, a jak mi się udaje to robić. Więc przechodząc do naszego tematu dzisiejszego, porozmawiamy sobie o ludziach. No i chyba pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to jest kapłan. No i teraz pytanie, czy my mamy prawo wybierać kapłana? Jeśli tak, to gdzie i w jaki sposób? Tak, to jest chyba dobra odpowiedź, że mamy prawo, natomiast w pierwszej kolejności musimy sobie odpowiedzieć na to, tak naprawdę w której parafii weźmiemy ślub, bo to proboszcza tego miejsca powinniśmy ewentualnie zapytać o to, czy on się zgodzi na to, żeby inny kapłan mógł w tym miejscu no, wziąć udział w tej ceremonii i być świadkiem naszego ślubu, naszego małżeństwa. I w zasadzie możemy poprosić chyba najlepiej jakiegoś bliskiego nam kapłana, żeby był w trakcie tego naszego ślubu, no bo on nas zna, on pewne rzeczy o nas może wiedzieć. Chociaż spotykają się też z sytuacjami, gdzie znajomi dzwonili do znanych kapłanów, medialnie znanych, i pytali się, czy będą na ich ślubie, w sensie czy wezmą w tym udział. No, niektórzy się zgadzali, inni mówili, że akurat nie mamy czasu, czy tam coś takiego. Więc w zasadzie możemy wybrać każdego kapłana, którego chcemy, no bo z punktu widzenia małżeństwa nie on jest centrum wydarzeń. Jasne, no ale na pewno też rzuca się w oczy i fajnie by było, żeby jednak to był ktoś nasz. Najlepiej. My na przykład zdecydowaliśmy się na naszego duszpasterza, duszpasterstwa akademickiego, więc też było tutaj nam łatwiej, no ale wydaje mi się, że też dobrze byłoby najpierw tak naprawdę znaleźć wspólnotę, a później być może na przykład szukać duszpasterza tej wspólnoty, tak? No tak, no to jeżeli uczestniczymy, jeżeli jesteśmy jakimiś członkami jakiejś wspólnoty, tak na dobrą sprawę, no, bo z mojej perspektywy u nas był to proboszcz miejsca, w którym braliśmy ślub, on był tym świadkiem, a oprócz tego mój znajomy, który jest księdzem, przyjechał na to i jakby uczestniczył razem z nim, był koncelebransem. Zapraszaliśmy też księży innych, którzy no, gdzieś tam z duszpasterstwa są nam znani, ale finalnie oni się nie pojawili no, ze względu na inne obowiązki, które już mieli zaplanowane. Nie, no jasne. Tak, tak, no, no ale... To przechodząc może jeszcze do tego miejsca, o którym wspominałeś, że najpierw tak naprawdę należy wybrać miejsce, no ale... Tradycja mówi, że powinno być to parafia Panny Młodej, jeśli się nie mylę.
No ale czy tak jest naprawdę? Czy możemy sobie spokojnie o tym decydować? Czy to powinien być kościół, który jest po prostu ładny, piękny, przejrzysty, świetny do zdjęć, czy raczej nasz, rodzinny, czy właśnie idąc tradycyjnie, panny młode? I jak to powinno wyglądać? Tak, tradycja chyba mówi o tym właśnie, żeby to był kościół panny młodej. Sam kościół mówi o tym, że najlepiej, żeby to był jedna z parafii panny młodej lub pana młodego, czyli skąd, gdzie oni są tak naprawdę w tej chwili parafianami, bo może są parafianami w miejscu swojego zamieszkania, więc to najlepiej, żeby to miejsce było, bo tam z założenia tam powinni uczestniczyć w tej wspólnocie parafialnej. Natomiast z takiego już naszego punktu widzenia, jak chcemy mieć ładny kościół, to możemy go wybrać. Pytanie, czy to tylko o to będzie chodzić, żeby to wszystko ładnie wyglądało? Bo może tak, bo może ktoś chce, żeby ta oprawa wizualna sprawi, że to dopełni mu jego inne plany. Są kościoły w skansenach na przykład, które są udostępniane tylko po to, żeby brać tam śluby, bo msze są bardzo rzadko inne. No i ludzie decydują się na to i myślę, że to jest w porządku, no bo mają całą inną oprawę zapewnioną, bo sobie to zaplanowali. Mają już tego kapłana swojego na przykład, no i wtedy można wybrać kościół tak naprawdę dowolny, ale wiąże się to z pewnymi nie tyle obostrzeniami, co zasadami, czyli na przykład moja żona musiała wziąć takie zaświadczenie ze swojej obecnej parafii, że proboszcz jej obecnej parafii wyraża zgodę na to, żeby wzięła ślub w innym miejscu. I to na ogół nie jest żaden problem i wystarczy, żeby jeden z małżonków miał takie zaświadczenie. W zasadzie jeden z narzeczonych miał takie zaświadczenie. To pozwoli tak naprawdę wziąć ślub w dowolnym miejscu już wtedy. Warto oczywiście najpierw wcześniej się zapytać, czy są terminy wolne w tej parafii, w której byśmy planowali wziąć ślub. No, w naszym przypadku było tak, że my nie braliśmy w parafiach związanych, jakby naszych parafiach aktualnych, bo generalnie dzisiaj już możemy powiedzieć, że sytuacja młodych jest zawsze mocno skomplikowana. To znaczy ja pochodzę z Ciechocinka, w międzyczasie większość czasu Gdańsk był moją parafią na studiach, w Gdańsku miałem parafię, Ola miała parafię w Skawinie, ale potem przeprowadziła się do Oświęcimia, ja w międzyczasie do Krakowa, w dwóch różnych parafiach. W związku z tym ci ludzie mnie nie znają. Dla mnie moją parafią był nadal Ciechocinek, bo tam mnie wszyscy znali. I ja uważałem to za swoją parafię, mimo że tak naprawdę w cudzysłowie prawnie już większość czasu spędzałem w Krakowie i to powinna być moja parafia rzeczywista. A braliśmy ślub w jeszcze innej parafii, z którą po prostu rodzina Oli jest w pewien sposób związana, która nie jest jej parafią, ale no jest na pewno jest bliższa im, dlatego tam się decydowaliśmy na ślub. To akurat był mały kościół no, na wiosce, tak? No, nie jest to jakiś stary kościół, dosyć nowy tak naprawdę i nie, nie jakby służył temu, że jest jednak powiązanie pewne rodzinne z tym miejscem. Spoko. No bo kiedy mówisz o tym miejscu tak naprawdę i o tym, że właściwie mogłeś wybrać pół Polski, tak na dobrą sprawę. No my na przykład byliśmy trochę zaskoczeni, bo jest też pewna taka trochę nazwijmy nagonka na to, że trzeba wybrać kościół, w ogóle wszystko zorganizować 2-3 lata przed ślubem. I my na przykład byliśmy zaskoczeni, że przychodząc do proboszcza na 2 lata przed ślubem, on jeszcze nie miał kalendarza jakby na to, żeby zabukować ten ślub. Byliśmy przekonani, że my będziemy już spóźnieni, że to już jest ostatni dzwonek, żeby się zorientować. No i oczywiście wydaje mi się, że w tym miejscu warto byłoby zaznaczyć, że dobrze się zorientować, czy nasz proboszcz ma 3 lata do przodu kalendarz i on już bukuje te śluby. Ale wydaje mi się, że zazwyczaj tak nie jest i wcale ta nagonką nie ma się sensu aż tak bardzo przejmować. Bo mamy po prostu chwilę czasu i przestrzeni do tego, żeby sobie ten ślub zaplanować. Nawet tak, na 3 miesiące przed, jak znamy pewnie niektóre takie przypadki. Da się, spokojnie, zwłaszcza na tych mniejszych parafiach. No my też poszliśmy rok wcześniej, trochę więcej niż rok wcześniej.
No ale ksiądz powiedział, przyjdźcie za 3 miesiące, bo księga parafialna będzie tam w grudniu czy w styczniu tak naprawdę dopiero. Przy mnie odpakowywał. I wtedy mogę wpisać. No dokładnie tak. No. Właśnie takie sytuacje są, no ale jest parafia, nie wiem, na przykład w Tyńcu, tak, o której się mówi, że tam 3 lata w przód to jest minimum, które musisz wziąć, no bo cieszy się popularnością ślubną. Nie no, wyobrażam to sobie, że akurat Tyniec może się cieszyć tą no tak, no popularnością. my dosyć blisko tym zabraliśmy ten ślub, no ale już w małej parafii. No dobra, no to jeśli już mieliśmy temat kapłana i miejsca, to możemy też poruszyć temat świadka, bo jest dużo mitów na ten temat. Czy w takim razie naprawdę świadek musi być bierzmowany, chrzczony, wierzący, praktykujący, najlepiej cudowny, piękny i w ogóle, no jaki musi być właściwie, nie? No w zasadzie odpowiedź jest prosta, musi być najlepiej kimś nam bliskim, żeby jakby poświadczył o nas, bo tak naprawdę to nie jest świadek kościelny, tylko urzędowy. Ci świadkowie na ślubie to są osoby, które następnie są wpisywane do dokumentów urzędowych. No tu mówimy o ślubie konkordatowym, tak, czyli wiążącym też prawnie z prawem państwowym. Bo szczerze nie wiem, gdybyśmy brali tylko kościelny ślub, który nie jest zobowiązany żadnymi prawnymi skutkami w państwie, to czy w ogóle wtedy potrzebujemy chyba świadków, ale jakby nie wiąże się z nimi żaden obowiązek, tak? Tylko muszą się podpisać na dokumencie. To nie są chrzestni, którzy są już zobowiązani do pewnej praktyki religijnej. No, tylko osoba, która się podpisze, że tak, jestem świadkiem tego ślubu i potwierdzam. Okej, okay, no ale jakieś warunki pewnie musi spełniać. Zakładam tak, pełnoletność. Pełnoletność, na przykład. Tak, żeby miał prawne, jakby pełnię praw, tak? Czyli ten podpis musi być poświadczony. Tak naprawdę ksiądz sprawdza albo dowód osobisty, albo paszport. Prawdopodobnie moglibyśmy też przedstawić. Poza tym nie musi być bierzmowany, chrzczony, wierzący. Okej. Okay. To też a propos, bo mieliśmy taką przykrą niestety historię, bo siostra panny młodej, która była dosłownie, nie wiem, kilkanaście dni przed osiemnastką, na początku była przekonana, że będzie mogła i wszyscy byli przekonani, że będą mogli. Nawet zostało im to chyba potwierdzone. Dopiero na 2 lub miesiąc przed dostali informację po prostu, że ta osoba nie może być, bo po prostu nie jest pełnoletnia, więc jakby nie ma szans, żeby ta osoba przy konkordatowym ślubie była świadkiem, więc niestety, ale musiało być to zmienione. Także lepiej przygotujcie się na to wcześniej, żeby później takich przykrych sytuacji po prostu nie było. Tak, w parafii, z tego co pamiętam, my podawaliśmy na 2-3 tygodnie przed, może miesiąc, już dokładnie nie pamiętam też dane tych osób, żeby potem ksiądz już tylko potwierdzał je sobie w momencie podpisywania dokumentów. No to bardzo możliwe, że to w tym momencie wyszło, że coś nie gra. Mhm. Także ostrzegamy. No dobra, ale jeśli mamy już świadków, którzy jak widać nie byli trudnym tematem, no to można jeszcze pokusić się o rozmowę na temat organisty, zespołu, ogólnie oprawy muzycznej, a raczej osób, które zajmują się tą oprawą muzyczną. No i pytanie po pierwsze, czy możemy decydować o tym, kogo możemy wybrać? Pierwszą rzeczą, którą bym zrobił, to zapytał proboszcza tego miejsca, jaki panuje pewna tradycja tam, bo spotykałem się z różnymi wariantami, gdzie organista jest, proboszcz zapewnia, tak, jakby tego organistę, więc musimy się już z organistą dogadywać. Mhm. No bo czyli on trochę jakby taki odpowiada, monopolista? Trochę monopolista, tak, ale on odpowiada jakby za tą formę chóru i organów, powiedzmy, i jakby on jest odpowiedzialny za ten fragment kościoła, więc on tam też wpuszcza inne osoby, jeżeli jest taka potrzeba. Ale no w naszym przypadku było tak, że na tej pierwszej rozmowie z księdzem, gdzie prosiliśmy właśnie o to, żeby nas wpisał do księgi z terminem i pytaliśmy się, jak wygląda sprawa właśnie z organistą, no bo my akurat nie chcieliśmy organisty, to on powiedział, że to nie jest jego interes, w sensie to wy się dogadujecie, jeżeli chcecie mieć organistę, no to będzie organista, jak chcecie mieć kogoś innego, to będzie ktoś inny, w sensie on nie miał przeciwwskazań
dla nikogo, tak? Każdego moglibyśmy sobie tam jakby przyprowadzić, tak może to określmy, ale chodzi bardziej o to, że no, my się zdecydowaliśmy na scholę też lokalną, więc to nie był żaden problem, ale myślę, że gdyby to była zewnętrzna, to też nie byłby to problem. To jest właśnie bardziej kwestia zgody gospodarza tego miejsca. No, w tym temacie, komu on udostępni tak naprawdę no, kościół, tak? No bo on też odpowiada za to, żeby wszystko tam było zgodnie z liturgicznymi elementami, tak? I żeby to ta grupa, powiedzmy, muzyczna, czy organista, czy zdarzały się msze ślubne, na których byłem, gdzie na przykład tylko na skrzypcach ktoś przygrywał. No to jeżeli ksiądz na to wyrazi zgodę, proboszcz, no to myślę, że nie ma problemu, żebyśmy tak naprawdę wzięli kogoś, kogo my byśmy chcieli, kogo widzimy w tym miejscu, czyli może schole ze wspólnoty, bo to też często się zdarza. Na temat oprawy jeszcze sobie porozmawiamy, więc spokojnie. Porozmawiamy z Filipem pewnie w przyszłych tygodniach, nie tylko zresztą o oprawie, ale o wielu innych elementach. Także jeśli będziecie ciekawi, to śmiało zapraszam Was na kolejne filmy. Ale wracając, bo oprócz organisty warto byłoby chyba jeszcze powiedzieć tak naprawdę o liturgii słowa. O liturgii słowa tylko trochę w kontekście osób, bo o liturgii słowa też jeszcze sobie powiemy więcej. Chodzi mi tak naprawdę głównie o to, czy my możemy wybierać osoby, które czytają. Tak, jak najbardziej. Myślę, że to jest taki fajny element, w którym możemy zaangażować właśnie bliskie nam osoby. I uważam, że najlepiej byłoby w to zaangażować tak naprawdę kogoś z rodziny, jeżeli mamy te relacje rodzinne dosyć dobre. No jeżeli wolimy kogoś ze znajomych, no to jakby to już zależy tak naprawdę od naszych osobistych, może nie tyle preferencji, co bym powiedział, sytuacji, bo jeżeli tylko z preferencji chcemy wybrać znajomych, to myślę, że lepiej jest wybrać rodzinę, bo to też z takich późniejszych względów, że za 10 czy 15 lat ktoś będzie opowiadał, a pamiętasz, jak czytałeś tam u Filipa na mszy ślubnej. Są takie smaczki, które fajnie jest sobie właśnie zostawić na te opowieści rodzinne kiedyś, bo my tym ślubem naszym, może później też weselem, budujemy pewne wspomnienia. Tak naprawdę naszymi planami budujemy już historię, która będzie się działa, opowiadała być może. I myślę, że warto wybrać kogoś z rodziny. My akurat, ja mam dwóch braci, Ola ma jednego brata, więc dobieraliśmy te osoby nam najbliższe, czyli rodzeństwo do odczytania i czytań, i modlitwy wiernych. I tak spokojnie możemy ich wybrać. I tak naprawdę wydaje mi się, że no, wypadałoby z nimi porozmawiać, czy oni chcą to zrobić. Może się okazać, że nie, że jakby czują się zbyt zestresowani, żeby wyjść i przeczytać. Druga sprawa, no oczywiście wcześniej dostarczmy im te teksty, które chcemy, żeby odczytali te czytania, tą modlitwę, żeby mieli szansę się przygotować do tego. Opowiedzmy im, jak to ma wyglądać, w którym momencie. No za to jesteśmy my odpowiedzialni. Oni sami mogą uczestniczyć w mszy, mogą widzieć, jak to wygląda, ale kiedy przychodzi do zrobienia, do praktyki, a nigdy tego nie robili, nie mają praktyki bycia lektorem, no to jednak trzeba wskazać te wszystkie elementy. No myślę, że to jest taka odpowiedź, czyli wybieramy spokojnie te osoby. To jeszcze gdybyś tylko mógł powiedzieć o tym, ile jest to mniej więcej osób, albo jakie funkcje te osoby mogą obstawić? Jeżeli chodzi o czytania, no to w zależności od tego, czy będziemy mieli, nie licząc Ewangelii, jedno lub dwa czytania, no to jedna lub dwie osoby do czytań. Następnie osoba do modlitwy wiernych i myślę, że warto mieć tą osobę, która przy ogłoszeniach po mszy tak naprawdę, czy przed błogosławieństwem mogą te ogłoszenia się pojawić. Warto, żeby jeszcze jedna osoba tam była. To już może być świadek na przykład. To ja jeszcze bym dodał, jedną osobę. Dodałbym osobę do psalmu, jeśli to nie jest zespół, racja, bo tak, często się tak zdarza jednak, że to jest inna osoba niż... W sensie, że zespół albo nie musi być to organista, który śpiewa psalm,
Tak samo przed Ewangelią. Zgadza Alleluja. Się. Mhm. I jeszcze, jak już dotknąłeś tematu ogłoszeń na końcu, no to dla mnie na przykład, dla fotografa to jest bardzo przydatna rzecz. W ogóle bardzo rzadko się zdarza ogłoszenia na koniec albo na początku mszy. Bardzo, bardzo ważny element. Myślę, że konieczny tak naprawdę dla gości. Może dużo rzeczy ułatwić na tak. pewno. Na przykład, nie wiem, zdjęcie grupowe albo gdzie będą życzenia, żeby ludzie po prostu wiedzieli, co mają robić po wyjściu z kościoła. Tak. Wydaje mi się, że to jest dość przydatne, niewykorzystywane, a warto byłoby przynajmniej spróbować. Ale o zdjęciu grupowym tak. mówię gdzie indziej, więc może się tym po prostu nie zajmujmy, bo to też nie jest tematem Zgadza naszego się. filmu. No tak, ja do ogłoszeń zaangażowałem świadka, no bo on był później też odpowiedzialny za parę rzeczy na weselu, o ile ten świadek na weselu, o ile to wesele jest tak naprawdę, no to warto już w tym miejscu świadka, żeby on też się pojawił, żeby goście mogli zobaczyć tą osobę, żeby wiedzieli, kto to jest, żeby w razie czego on staje się pewnym pośrednikiem. Później już jako pewnie zamknięcie mszy, tak? Już pewien pośrednik między młodym a gośćmi się pojawia, czy między młodymi a gośćmi. No bo młodzi już na weselu, powiedzmy, muszą oddać część funkcji. Nie? Tu już trochę dalej przeszedłem, ale tak jest. Do psalmu też my akurat już nie z rodziny angażowaliśmy, tylko znajomą, która potrafiła śpiewać, która śpiewa takie psalmy. No jednocześnie tu zrobiliśmy pewien dodatkowy krok, bo oboje jesteśmy harcerzami, więc to była dziewczyna harcerka, która też była w mundurze w trakcie tej mszy. W związku z tym te akcenty swoje wnieśliśmy też w ten sposób do całości. My się z Filipem wcześniej tym nie wymieniliśmy, ale ja też jestem harcerzem, więc trochę jestem zaskoczony, jakby nie wiedziałem tego wcześniej. Także już to wiemy, że obaj jesteśmy, tylko że chyba organizacje nas tutaj tak, różnią, mamy ZHR i ZHP, ale to dobrze, w takim razie jest. Wszyscy mają swoją reprezentację. No dobrze, to jeszcze tak naprawdę, może zamykając już temat dzisiejszego odcinka, chciałbym jeszcze cię spytać, czy te osoby, wszystkie osoby, które wybieramy, czyli mamy księdza, organistę, osoby do czytań, mamy jeszcze służbę liturgiczną, tak, którą możemy wybrać. To jeszcze może, jeszcze warto byłoby wspomnieć o służbie liturgicznej, choćby słowem, o której i tak powiemy jeszcze sobie w oprawie, ale czy warto byłoby na przykład powiedzieć, ile osób mniej więcej potrzebujemy? Znaczy, poradzimy sobie bez, jeżeli nie wiem, ksiądz nie ma, parafia nie ma tej służby, tak? On sobie poradzi, bo on wie, jak to wygląda, ma kościelnego na ogół, który coś mu pomoże w tym. No tak jest, tak to wygląda często, ale myślę, no, że... No ja się rzadko kiedy spotykałem ze ślubami, które miały służbę No właśnie, liturgiczną. Jest tylko kościelny i ksiądz i ten kościelny tak jest z dorywki w pewnych momentach tak naprawdę. Ale jeżeli chcemy, żeby ta oprawa była taka... nieangażująca w dziwne ruchy księdza tak naprawdę, czyli on jakby ma swoje obowiązki na mszy, a służba liturgiczna ma pewne swoje, czyli przygotowanie mu ołtarza, dzwonki, czy jakieś takie elementy, które pojawiają się w stałych elementach, to chociaż dwie osoby. Jeden też sobie dobrze poradzi, ale chociaż dwie, to będzie wyglądało też dobrze, wszystko się będzie domykać, moim zdaniem, tak? Że to te funkcje, które pełni się w trakcie, no będąc w liturgicznej służbie ołtarza, to wymagają chociaż dwóch osób, żeby wszystko spinać. I ale wydaje mi się, bez, że bez jakichś tam potrzeb jeśli wielkich wtedy. Ktoś ma zamiar iść na całość, tak to nazwijmy, i marzy o pełnej oprawie, z kadzidłem, z łódką, z obsługą tego wszystkiego, no to wydaje mi się, jeszcze na przykład akolitki się pojawiają do no tego to i z zniesienie 7 krzyża. Osób myślę, żeby się przydało wtedy. Ale da radę 4. Z no mojego i... doświadczenia wynika, że da radę, acz to wymaga już naprawdę kumatości służby liturgicznej. No tak, tylko jeżeli liczymy tutaj procesję składającą się z akolitek i kadzidła tylko. No to mamy 5, to prawda. Bo tak to jeszcze możemy mieć kogoś z ewangeliarzem, możemy mieć jakieś tam tak. dodatkowe elementy, tak? No, to już jak chcemy iść na całość, no to myślę, że tak z 7, no bo
Akolici będą się akolitkami tylko zajmować, osoby od przygotowania ołtarza czymś innym, ktoś z Ewangelii. No, wiadomo, że potem te funkcje mogą się w pewnym momencie zazębiać, ale nie zawsze. Jasne. No dobra. Żeby też nie przedłużać, chciałbym, żebyśmy też tylko wspomnieli o tym, czy te osoby, o których właśnie przed chwilą rozmawialiśmy, powinny coś zrobić przed mszą, czy na przykład muszą się pojawić w zakrystii i wylegitymować, na przykład ksiądz, czy musi się wylegitymować, że jest księdzem proboszczowi miejsca, tak? Generalnie, no ksiądz, no to dobrze, żeby się pojawił. To warto, żeby sobie porozmawiali o tym, no bo to już oni się tam dogadają tak naprawdę. Natomiast cała reszta niekoniecznie. To jest z takiej mojej praktyki, że my się pytaliśmy, czy mają przyjść, czy się pojawić. Jakby ksiądz zostawił to nam już. My wszystko instruowaliśmy te osoby śpiewające, czytające. Natomiast jeśli chodzi, bo też warto wspomnieć o ekipie, czy filmowej, czy o fotografie w tym miejscu, ksiądz może wymagać pozwoleń tych diecezjalnych, tak? Bo to chyba biskup udziela takiego pozwolenia wtedy. Jest kurs i, no i kuria na podstawie tego kursu tak, bo to daje kuria, tak? Nie, uprawnienie. Nie bezpośrednio. Kuria, tak. Okej. U nas nie wymagał tego, z racji też tych rzeczy, że fotograf był mu znany, bo już robił zdjęcia w tej parafii. I to nie tylko na ślubach, bo też jakieś tam komunie czy inne elementy, więc nie wymagał od nas takich rzeczy, ale prosił jakby o to, żeby oni zachowali pewne zasady w trakcie mszy. Osoby czytające nie musiały się pojawiać. W naszym przypadku był ten drugi ksiądz. Myślę, że tutaj warto wspomnieć, że jeżeli chcemy, żeby ten drugi ksiądz się pojawił, no to trzeba oczywiście o tym powiedzieć. I myślę, że istotne jest jeszcze wspomnieć przy ludziach, że pewnie o tym jeszcze powiemy dalej, że jeżeli ten ksiądz miałby być naszym świadkiem, no to on musi być znany wcześniej, bo on pojawia się w dokumentach urzędowych. A w naszym przypadku to był proboszcz miejsca, który jest w dokumentach, bo my do końca nie wiedzieliśmy, czy będzie w stanie ten nasz znajomy przyjechać, czy nie. I tak naprawdę w ostatni dzień się pojawił i jeszcze kazanie miał, znaczy no, finalnie to on jakby do nas mówił po Ewangelii. Ale to już było ustalenie między nimi. Jakby my tego nie wymagaliśmy od nikogo, bo nie wiedzieliśmy, jak będzie. Spoko. A propos jeszcze fotografa wideo, profesjonalna ekipa jakby od razu powinna wiedzieć, że musi się skierować do proboszcza miejsca i się wylegitymować, no bo chcąc nie chcąc musi potwierdzić, że w tym kościele po prostu nie zrobi harmidru, tak? I nie będzie tam strasznie się zachowywać, no bo myślę, że zakładam, że przynajmniej część z nas kojarzy takie sytuacje, kiedy fotograf wpadał wręcz do prezbiterium czy tego typu akcje, więc tego chcąc uniknąć, proboszcz ma prawo i powinien wymagać tego typu dokumentu. No dobra, ale w sumie przegadaliśmy większość tematów z dzisiejszego odcinka i też chciałbym, jako że to jest tak naprawdę początek serii, zaprosić Was na następny odcinek, który będzie już dotyczył czasu i miejsca ślubu, w którym trochę więcej sobie porozmawiamy o tym, gdzie i kiedy powinny się te niektóre części, że tak powiem, wydarzyć. No i chciałbym Was też zaprosić do kilku aktywności. Po pierwsze, jeśli chcecie obejrzeć kolejne filmy, jeśli chcecie, żeby Wam się pojawiły, chcecie obejrzeć moją rozmowę z Filipem kolejną, to Was zapraszam do subskrybowania kanału i obejrzenia pozostałych filmów. Po drugie, jeśli Wam się po prostu podobał ten film i stwierdziliście, że to było coś, to było ciekawe, to dajcie nam łapkę w górę, to będziemy wiedzieć, czy iść w tę stronę, czy wręcz odwrotnie, powinniśmy zmieniać koncepcję. No i po trzecie, tutaj razem z Filipem, pozwolę sobie mówić za nas dwóch, chcielibyśmy Wam zaproponować grupę na Facebooku, na której będziemy mogli wspólnie dzielić się naszymi inspiracjami, poradami, wiedzą na temat organizacji ślubu, tak żebym i ja jako narzeczony mógł się zainspirować i poszukać ciekawych propozycji na organizację swojego ślubu, a takie osoby jak na przykład Filip mógł się tą wiedzą i doświadczeniem podzielić.
Być może pojawią się tam także wykonawcy, którzy też czują taką potrzebę ślubu po Bożemu, którzy też swoją profesjonalną wiedzą wesprą nas w tych pytaniach, które mamy nadzieję, że zadacie. Od nas na dziś to już wszystko, więc chyba możemy się śmiało pożegnać razem z Filipem. Dzięki. No i widzimy się za tydzień. Cześć. Cześć.